jest bardzo ważny dzień w życiu naszego miasta, ponieważ od 67 lat chyba najbardziej wyczekiwana inwestycja, rozbudowa żłobka. Przybędzie nam blisko 50 nowych miejsc żłobkowych dla dzieci w wieku do lat 3. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby realizacja tego projektu inwestycyjnego przebiegła sprawnie i szybko, bo tutaj mamy ściśle określony termin. Dziś podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Bardzo się cieszę, gratuluję serdecznie i oczywiście liczę na to, że uda nam się wspólnie dotrzymać tego terminu i udostępnić żłobek już 1 stycznia 2022 roku. Piszę w gazetce, że żłobek powstanie, no to myślę, że jest potrzebny, bo jak jest jeden tylko, to nie ma sensu, no. Potrzebny jest na pewno. Jest jeden tylko żłobek, właśnie idziemy zapisać syna. O, mam papiery. Idziemy właśnie wniosek złożyć. Czy nam się uda? Nie wiem. Czyli miejsc żłobkowych w Konstantynowie Łódzkim potrzeba więcej? Bardzo. Bym nawet powiedziała, że potrzeba.